Cześć, witam was ponownie w Oblivionie. Z tej strony Ziom Cafe, czyli wasz narrator. Oczywiście Zygramer. Więc dzisiaj przyjdziemy się do miasta. Tak, sprzedamy rzeczy. Wszyscy są zadowoleni, ponieważ sprzedajemy rzeczy. I może coś tam zaczniemy. Teraz udaję kabaret Animurura, jakby ktoś nie wiedział. Bardzo podoba mi się ich kabarety. Najbardziej podoba mi się Maciek i Smok, tak mu powiem. O! A co to jest? Aha! Tu wcale mieszkają. Ostrza. Katany mają. 7. Helmy mają za free. Dobra. Jeszcze wracając do kabaretu Animruru. Kabaret ma naprawdę świetny. Najbardziej mi się podobają ich kabarety ze wszystkich. Może jeszcze Kabaret Młodych Panów jest fajny, ale na pewno przewyższa to kabaret, a nie wróżu. Dlatego naprawdę warto obejrzeć ich. Przynajmniej jeden sketch z ich udziałem. Ponieważ są zniewalający, naprawdę. Tak się przy nich zawsze śmieje. Najbardziej podoba mi się kabaret Maciek i Smok. Tak, i taki podtekst. Ale nie! I to jest naprawdę, naprawdę bardzo śmieszne. Jeszcze w wykonaniu tego... Nie wiem, nie pamiętam, jak on miał, naprawdę. Przykro mi, ale nie pamiętam. On miał... Marcin, czy... Nie, Marcin to jest ten taki blondyn. To on miał... Nie wiem, sprawdzę chyba w Wikipedii, ale to już po odcinku. Więc naprawdę polecam ich kanał. Oni chyba też mają na YouTube kanał. Nie wiem, nie jestem pewny. Ale będę bijał kota wawonem. Pójdziemy sobie do Brummy. Czyli do Krainy Nordów. Z tego co wiem. I ogólnie... Będzie fajnie, mam nadzieję. Prześpimy się, może czegoś nauczymy się. O właśnie, zobaczę, czy mogę się jeszcze czegoś nauczyć. Bo nawet nie sprawdzałem. Mogę. Tak, mogę mieć następny level. Wbijają mi się następne levele jak... Jak się wbijają, tak się wbijają. Czyli szybko. Czemu ja tutaj idę? Gdzie tu są ci... Sprzedawcy? Wszyscy. W Brumie chyba z tego co pamiętam nie było ich za dużo. Tu jest chyba taki zbrojmistrz. Bo symbol na to wskazywał. Więc w dzisiejszym odcinku zaoferuję wam przechadzkę po Brumie. Kiorda, Nordwinds. We've got clothes and armor, and I've got a headache. So keep your voice down, please. Dobra. Need new clothing? I have a fantastic selection. Czy masz tylko clothing, czyli ubrania? Też nawet jak no tą Nordynkę, czy jak on tam, jak się tam nazwie Nord? W odmianie żeńskiej. Naprawdę ładnie im wyszło. Ale ten to w ogóle porażka. Nie chcę się chyba z ciebie słuchać nawet. Taka z ciebie porażka, że w ogóle. Weź się schowaj. Zasłoń twarz. Moloch Dondarrana. Co masz ciekawego? Nic nie masz ciekawego. Młody kip niepartnerski. Ale że nie mamy. Co ty, nie sprzedam ci tego za 122. Podwyższamy stawkę, człowieku. Dobra. Stalowy krótki. Myślałem, że za większą kasę pójdzie. Jednak się tak nie stało. Muszę sobie podwyższyć te umiejętności handlu. Naprawdę. Co my tu możemy? Jeszcze. Chyba nic. U niego już chyba nic. Wiecie co, chętnie bym kupił dom, tylko że jest w tym problem, że nie ma kasy. A zobaczę, ile dom kosztuje jeszcze. U pani Lordowej. Powiem wam jedno. Ten koleś jest hardcorem. Tu jest zima, on chodzi na bosaka w krótkiej koszulce. Ma jedynie kamizelkę i jakieś tam spodnie. Ten człowiek jest hardcorem. Do niego się nie zbliżajcie bez kija. Dzięki do tego samochodu tej samej marki. Naprawdę. On jest hardcorem.
To jest chyba w ogóle jego posąg. Tylko, że tu już ma buty. To nie, to nie może być on. Aha, dobra, idziemy, zobaczymy, co nam ma do powiedzenia pani hrabia, pani hrabina, czy ktoś tam jeszcze. Kurde, chyba muszę się napić czegoś, bo mi trochę w gardle uschło. Ciebie nie znam, słuchaj. Mój panie, fajnie. Co tu masz? To chyba jakaś nieciekawa książka i pusta druga. U, ale to są katany są ciekawe. Może kiedyś cię zabiję, wiesz? I ciebie też. Welcome to Bruma Castle. What's brought you here today? I don't trust you enough to talk about. Mhm. Every little bit helps. That will get you something. I've been looking for just the right room for a special home I have. It's a quaint little house conveniently located just off the main gate. 10 000! Powaliło cię coś, kobieto? Dobrze się czujesz? I prefer to only discuss the property with. Fajnie. Straciłeś do mnie zaufanie już? Ile tam było? 50? Yes. 60 było. No. Dobra. Niech nie straciłeś. Ale cię bym zabił. Ja ogólnie lubię zabijać ludzi bezbronnych takich. Znaczy, broń mają, to już nie są bezbronni ludzie. Ale nie będziemy zabijać kota ogonem. Dobra, przejdziemy się chyba do serskiego miasta, do tego ścieżki Brzasku. Brzasku zrozumiałem na początku. Satar ze śmiercią, tyle mówi, że przybył zamknięty swojej pracowni i pracował. To nie, to mieliśmy. Poborca, to jest ten. To mamy cztery zadania główne. The door in Naben Bay, to jest te zakazane drzwi, także do dodatku oficjalnego, Shivering Isles. Des chyba tak? Dei? D-E-I? Nie wiem. Nie, to musi być coś z, to nie wiem. Dobra, mniejsza tam większość. Nie chcę się nawet opowiadać o tym dodatku, ponieważ jeszcze nie grałem w nim, na nim. Tak jak i na Rycerzach 9 też nie grałem. Dopiero co kupiłem niedawno tą grę. Znaczy, no kupiłem ją ile z miesiąc temu. Obliviona kupiłem, czy tam już dwa w Empiku za rozsądną cenę. Tak więc, mój koń zostanie opłodał miast. Gdzieś tu musimy. To jest na pewno tu. To już nie musimy szukać. Fajnie, nie znajduję nic przydatnego. To po co tu rosną te grzyby? Jak nie znajduję w grzybie nic ciekawego w nim nie znajduję, no to co to może być? Coś nie halo. Myślałem, że mi się uda. Dobra. Ciekawe. Może jak mnie znajdzie ochota, to zostaniemy magiem. Ale tak mnie znajdzie ochota. Dobra, no to komentujcie. Nie chcę z tobą gadać. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.